miejsce. Bardzo, bardzo miło was wszystkich tutaj widzieć. Naprawdę super uczucie. Zakładajcie kapelę, żeby przeżyć coś takiego, co tu i teraz. Tak w wielkim skrócie. Ten numer poprzedni był o tym, że w sumie nieważne ile macie tatuaży, kolczyków, skorciuchów, cokolwiek, palców. Tak naprawdę, jeśli nie jesteście szczerzy w tym, co robicie, to wszystko jest gówno warte. No i tyle, wróćcie do szkoły. Back to school tam na końcu był. Teraz dwa nieco starsze utwory, żeby wszystkich pięciu od razu nie grać.
imieniu zespołu podziękować na pewno Pawłowi Adamowi z Poni za nagranie, Grześkowi Borsukowi za pomoc, master i tak dalej, Gosi Pawłowi za zdjęcia, no i przede wszystkim Michałowi, który siedzi na dole. On mi pomógł, jak widać. I to jest niesamowicie miłe, że się zgodził i tak naprawdę sam chciał. O, super. Jesteśmy trochę mało płodni, bo tak, ale miło, że jednak coś stworzyliśmy kiedyś tam w końcu i on to wygrał. Dziękuję. Aha, i na górze jest, Paweł o tym mówił wcześniej, na górze jest ta zbiórka na znajdki, tak? To jest takie schronisko trochę DIY, pani Basia to prowadzi, jakoś ogarnia te zwierzaki, żeby można było przedłużyć ich egzystencję na tyle, żeby ktoś mógł je zaadoptować. Złotówkę, dwie, trzy wrzućcie, na pewno psiaki się ucieszą i pogadają wam okonkami. Yeah.
dziękujemy każdemu z was, że się pojawiliście, przyszliście. To bardzo miłe. Dziękuję. Ciekawe. Spokojnie, może jednak się uda. Dla osób, które są pierwszy raz albo drugi raz, warto wchodzić na włosko hardcore, na hardcore.pl i dowiadywać się o takich koncertach. To raz. A na takich koncertach możecie spotkać osoby, które mają namalowane X-y albo nie jedzą mięsa. Ktoś może zdziwić to, że na górze były sprzedawane kotlety, które nie były z mięsa. Są tu różne takie ciekawostki, które normalne osoby mogą zaskoczyć. Albo dlaczego Paweł powiedział o tym, żeby na żele pierdalali. To są ważne tematy, warto je poznać. Dla przykładu, czterech z nas nie jest mięsa, tak wybraliśmy, tak się czujemy z tym dobrze. Jeżeli, często jest tak generalnie, że jak mówisz gdzieś tam, hej, nie jem mięsa, to jest... Co? Kurwa jak? To co ty jesz? O co chodzi? To jest grana w ogóle. Tutaj nie, bo większość osób nie i to jest normalne, ale na wczoraj byłem na obiedzie u rodziców i kurwa tyle żartów, że nie piję, tyle żartów, że nie zjem z grilla karków, że ja pierdolę. A to już tyle lat i ich to pamięć cały czas, mnie to irytuje. No ale nic. Thank you.
1 sierpnia gramy. Możecie wpaść na koncert, organizuję do Pulpet. Możecie wpaść na Stradage Fest, który tutaj będzie 14 lipca. No właśnie, lepiej wiecie, kiedy tu będziecie. Do zobaczenia.